Dzień dobry, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii 8 twarzy. Dzisiaj spojrzymy na nie jednego, ale na czterech ludzi i zobaczymy pewną twarz miłosierdzia, która się objawiła w tych czterech twarzach, bo to jest jedna i ta sama twarz. Chciałbym, żebyśmy mianowicie zajrzeli na momencik do Ewangelii, tam gdzie jest opisane spotkanie Pana Jezusa z paralitykiem, którego przyniosło do Niego czterech. Jeśli pamiętacie, dzieje się to w miejscowości u Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus mieszkał, czyli w Kafarnaum. Tam Jezus przez kilka miesięcy, przez kilka lat mieszkał, tak mówi Ewangelia. I kiedy po jakiejś tam kolejnej wyprawie po Galilei wrócił do swojej miejscowości, ludzie, którzy już bardzo wiele o Panu Jezusie słyszeli, zebrali się w domu u Pana Jezusa. Było tak wielkie mnóstwo ludzi, że stali w środku, na zewnątrz, nie dało się wejść. Jak pamiętacie, był sparaliżowany człowiek. Sparaliżowany całkowicie. Od głowy do stóp nie mógł się w ogóle ruszać. Którego przyniosło czterech, że tak powiem, bardzo pomysłowych i bardzo niezwykłych przyjaciół. Ewangelia podaje, że kiedy doszli do tego domu, w którym Pan Jezus mieszkał, okazało się, że nie ma zupełnie miejsca, żeby się do Pana Jezusa dostać, no to wpadli na genialny pomysł. Weszli na dach, rozebrali kawałek dachu, no i spuścili tego człowieka przez powałę na dół, tuż przed Pana Jezusa. Dla mnie osobiście to jest jedna z piękniejszych scen w Ewangelii, dlatego że człowiek, który nie ma żadnych szans, żeby się do Jezusa dostać, człowiek, który w żaden sposób nie ma najmniejszej możliwości, żeby przed Panem Jezusem stanąć, dlatego że jest totalnie sparaliżowany, a jest ogromny tłum ludzi, zauważcie, na końcu tej Ewangelii dostaje się przed samo oblicze Pana Jezusa. Staje dokładnie przed Nim, najbliżej ze wszystkich. To jest taka opowieść ewangeliczna dla mnie, która po prostu, że powiem, doskonale wyraża to Pana Jezusowe zdanie, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Bo ten człowiek był ostatni do tego, żeby z Bogiem się spotkać, a okazało się, że był pierwszy i że był najbliżej Niego. Ale tak jak mówiłem, nie chciałbym, żebyśmy patrzyli dzisiaj na Niego i na jakby Jego twarz, tylko na twarz tych czterech. Na to mnie trochę nakierowuje taki szczegół, który się pojawia we wszystkich ewangelicznych opisach tego wydarzenia. To zdarzenie, to przyniesienie paralityka do Pana Jezusa jest opisane w trzech Ewangeliach, u Marka, Mateusza i u Łukasza. I chociaż one się różnią w szczegółach, to jest jedno słowo, które się powtarza w każdym tym opisie, co jest dosyć charakterystyczne. Mianowicie wszyscy ewangeliści napisali, że Jezus, widząc ich wiarę, tego człowieka uzdrowił, odpuścił mu grzechy i posłał go do zupełnie nowego życia. I to, widząc ich wiarę, jest dla mnie niesamowitą twarzą miłosierdzia. Moi drodzy, skoro Jezus zobaczył ich wiarę, to może, nie wiem, czy to jest oczywiście warunek konieczny wynikający z tego tekstu, ale może ten człowiek wiary już nie miał. Jezus nie zobaczył w nim jakąś nadzieję w oczach, jakieś wierzenie w to, że on jeszcze, no jest dla niego jakiś ratunek. Może kiedy Jezus spojrzał w te oczy tego człowieka, to zobaczył, tam już nie ma nic, tam wszystko umarło. Tak jak jest unieruchomione jego ciało, tak jak jest unieruchomiony każdy jego mięsień, każda jego kość, wszystkie jego stawy, tak jego dusza jest również całkowicie unieruchomiona. I tych czterech, w odróżnieniu od niego, jednak wiarę miało. I Jezus, kiedy nie znalazł wiary w tym człowieku, to, że tak powiem, zaczął się rozglądać i szukać, czy jest wiara gdzieś indziej, w kimś z tym człowiekiem związana. I nagle zobaczył, jest w tych czterech. Jakie niesamowite musiały być te cztery twarze. Jaka musiała być determinacja, jaka musiała być nadzieja, jakie musiało być przekonanie, jest jeszcze szansa. Jezus zobaczył w tych oczach taki błysk wiary. I kiedy go zobaczył, to mu wystarczyło. Otóż, moi drodzy, co to jest za twarz miłosierdzia, o której dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, o której dzisiaj chciałbym, żebyśmy po prostu pomyśleli, jak ona powinna w nas wyglądać. To jest taka twarz miłosierdzia, która spotyka kogoś, kto już sam siebie całkiem skreślił. Spotyka kogoś, kto już sam nie wierzy, że do czegokolwiek się nadaje, że cokolwiek można mu pomóc, że jakkolwiek jeszcze jest dla niego szansa. I to jest taka twarz, która mimo, że tam się już skończyło, to czeka. To jest taka twarz przyjaciela, który trwa przy swoim przyjacielu, wtedy, kiedy przyjaciel już nie wierzy, że cokolwiek się może zmienić.
To jest taka twarz, która jest, nie wiem, przy śmiertelnie chorym i ten śmiertelnie chory jest już przekonany i nie ma w nim nadziei, jest przekonany, że to jest koniec i już nawet nie walczy o swoje życie, ale przyjaciel walczy. To jest takie miłosierdzie, które, że tak powiem, spotyka się z jakąś już ogromną przegraną, a ono się nie poddaje. Jak się okazuje, Pan Bóg wszędzie szuka takich twarzy. Moi drodzy, to, o czym chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli, to rozglądnijcie się wokół i może są obok was gdzieś ludzie, którzy już naprawdę przegrali. Tacy ludzie, którzy już sami siebie w ogóle spisali na straty. Wy wierzycie w nich? Wy, mimo że oni już nawet sami tego nie robią, czy wy w nich wierzycie? Ja to pytanie zadaję dzisiaj szczególnie jakoś do siebie. Dlatego, że ja zauważyłem już bardzo wiele razy, kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy przychodzą mi mówić o jakichś problemach swoich bliskich, swoich przyjaciół. I tam, gdzie oczywiście wiem, że da się jakoś pomóc, no to próbuję doradzić. Ale kiedy czasem spotykam taką sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, na przykład wybiera jakieś zło, wybiera zło i idzie w to zło i przychodzi do niego ktoś, przychodzi do mnie ktoś jego bliski, ktoś jemu bliski. Przychodzi ktoś, kto mówi: ojcze, co ja mam zrobić z tamtym człowiekiem? No więc próbuję rozeznać sytuację i kiedy dochodzi do mnie, że tamten człowiek po prostu idzie własną ścieżką, ścieżką zła, wybrał, to ja mówię: słuchaj, musisz się zgodzić na to i pozwolić komuś pójść własną drogą. Musisz komuś pozwolić, nawet jeżeli wybiera zło, żeby tamtędy poszedł. I w ogóle uważam, że to prawda. Tylko czy jest w tym wszystkim taka domieszka miłosierdzia, które mówi: a ja i tak za tobą pójdę. Ty nie wierzysz, ale ja będę wierzył. Ty skreśliłeś siebie, ale ja nie skreśliłem. To nie chodzi o napastowanie kogoś, o życie czyimś życiem, o decydowanie za kogoś o jego życiu, nie. Tylko czy w tobie ciągle jeszcze jest, i to nie tylko w sensie istnienia, ale też bardzo ogromnej aktywności, nadzieja na to, że tam się coś zmieni. To jest niezwykła twarz miłosierdzia. To jest po prostu miłosierdzie, które przekracza to, co możliwe, które przekracza to, co da się jeszcze zrobić, bo mówi: nawet jeśli nic się nie da zrobić, to ja będę czekać, to ja będę wierzyć, to ja będę próbować, to ja będę podejmować inicjatywę. Pomyśl dzisiaj, może gdzieś wokół ciebie jest ktoś, kogo już skreśliłeś, a co gorsze, kto może sam siebie skreślił i gdzie już nie ma znikąd ratunku. Jeżeli chcesz mieć twarz miłosierdzia, weź go, tak jak tych czterech, i zanoś go do Jezusa. I nawet jeżeli w nim już nie ma nadziei i nie ma wiary, a w tobie jest, to Jezusowi wystarczy to, co w tobie. Nauczmy się od tych czterech niesamowitych facetów, niesamowitych przyjaciół, ich miłosierdzia względem tego biednego paralityka. Moi drodzy, już prawie koniec. Zostało nam już naprawdę niewiele odcinków. Dlatego, że za momencik zaczynają się już te główne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży. Dlatego serdecznie zapraszam. Jak zawsze zobaczcie sobie poprzednie odcinki, jeśli jeszcze nie widzieliście, o twarzach miłosierdzia. A ja serdecznie zapraszam na spotkanie już jutro wieczorem w kolejnym odcinku.